160-stronicowy plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla miasta Suwałk na lata 2022-30 został opublikowany przez Suwalski Ratusz. Jednocześnie prezydent miasta poinformował, że samorząd oczekuje na opinię mieszkańców na temat przedstawionej koncepcji. Do 26 listopada trwają konsultacje tak zwanego planu transportowego dla naszego miasta. Taki dokument, taki plan jest opracowywany cyklicznie. Określa on między innymi rozwój sieci komunikacji miejskiej i w ogóle rozwój komunikacji miejskiej samej w sobie. Wskazuje, jakie przed nią stoją wyzwania, czy też jakie są ogólnie trendy w tym momencie, jeżeli chodzi o komunikację. W ocenie autorów koncepcji wybór komunikacji miejskiej w podróżach istotnie wpływa na zmniejszenie natężenia ruchu drogowego, co wprost przekłada się na obniżenie emisji spalin i jest najbardziej efektywnym działaniem ochrony środowiska w mieście. Jak obliczyli, jeden kurs miejskiego autobusu może wyeliminować z ulic aż 30 samochodów osobowych. Dlatego skupiono się w tej koncepcji na poszukiwaniu zachęt do rezygnacji z codziennego używania samochodu osobowego na rzecz miejskiego transportu lub alternatywnych sposobów przemieszczania się. Za zachętę uznano znacząco większe uprzywilejowanie pojazdów komunikacji miejskiej w ruchu drogowym. Są to między innymi bus pasy, ale też rozwój ruchu drogowego, dalsze doposażanie przystanków w tablicę dynamicznej informacji pasażerskiej. Autorzy wspominają również o modernizacji wiat przystankowych, przebudowie peronów, eliminacji barier architektonicznych, poprawie dostępu dla osób z dysfunkcjami narządu ruchu. Wśród propozycji znalazło się również ograniczenie przestrzeni pod parkingi wzdłuż najważniejszych ciągów pieszych, połączone z lokalizacją w tych miejscach przystanków komunikacji miejskiej, ale też tworzenie ciągów komunikacyjnych bez wydzielonych jezdni dla aut oraz takich z pierwszeństwem dla pieszych. Integralnym elementem rozwoju ruchu rowerowego powinien być funkcjonujący przez cały rok system roweru miejskiego, czytamy w strategii transportowej. Propozycji jest znacznie więcej i choć objętość planu może zniechęcać, to warto zajrzeć choćby do kilku rozdziałów dających obraz przyszłego miejskiego transportu publicznego, który z czasem może rozrosnąć się znacząco również poza teren administracyjny miasta. Coraz więcej mieszkańców Suwałk decyduje się na budowę swojego domu gdzieś tam na terenie na przykład gminy Suwałki. Tutaj trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, czy jeżeli mamy inwestować w kwestie zeroemisyjne, niskoemisyjne, to czy razem wspólnie z gminami mamy zapewnić mieszkańcom tych gmin transport zbiorowy, czy też nie? Termin składania opinii na specjalnym formularzu upływa 26 listopada. Zarówno plan, jak i wzorcowy formularz znaleźć można na stronie ratusza w zakładce ogłoszenia.